Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na hol zakupowy, tym razem z Dino, dawno go nie było, także przechodzimy już do zakupów. A i za zakupy wydałam niecałe 140 zł. I teraz Wam pokażę, co się mieści w tej kwocie. Zwykła sałata masłowa 2,99 na promocji. Chleb firmowy podrożał już teraz o 20 groszy. Wcześniej kosztował 3,89, teraz 4 zł i 9 groszy. Dalej mamy tutaj takiego pączka różowy, 49 groszy. Na promocji były jogurty te Jowi Duet. 3 razy wzięłam truskawka i kiwi i były po 2,39 i 3 razy jagoda i wiśnia. To nie było warunek, że trzeba wziąć 3, ale po prostu u mnie dużo idzie takich jogurtów i wzięłam po 3 smaki. Masło było na promocji, jak się wzięło 3 kostki, to było po 3,99 za kostkę. Ale warunek był właśnie, żeby wziąć 3 sztuki. Dalej tutaj mamy taki Miller Milch o smaku ciasteczkowym. I te Miller Milche były po... Zaraz Wam powiem. Jak znajdę. Nie mogę znaleźć ceny, ale wydaje mi się, że były po... A, już znalazłam. 3,76 za sztukę. Tutaj na promocji był ogórek zielony polski na sztuki. Złoty 49 za ogórka. Wzięłam 5 sztuk. Tutaj na promocji był serek Fantazja. Jak się wzięło 3 sztuki... to serek wychodził po złoty 99 za sztukę. Dalej tutaj mam już papierek po lodzie kaktus i ten lód kaktus kosztował 2,49. Syn już po drodze zjadł. Tutaj drugi, młodszy, wziął sobie takiego wrożku korala o smaku truskawkowym i ten wrożku kosztował 2,59, także prawie zbliżone cenowo. Dalej tu wzięłam tak na spróbowanie pierwszy raz morliny boczek w słupkach. Z myślą myślałam, żeby właśnie do jajecznicy dodać może. I ten boczek był na promocji i dałam za niego 5,39, także za 150 gram. No nie wiem, zobaczymy, wzięłam na spróbowanie. Tutaj syn sobie wziął do szkoły, bo tutaj za kilka dni ma urodziny i chciał poczęstować klasę z okazji urodzin cukierkami. Wzięłam takie jakieś ala gumowe z sokiem owocowym w środku, wieloowocowe. Po 19,99 za kilogram. Ja tutaj mam tych cukierków niecałe 30 deko i 5,50 za taki garść. Tutaj 2 tymbarki, jedno jabłko mięta, drugi brzoskwinia i pomarańcza po złoty 99. Oczywiście aktimelki, jeden naturalny, drugi taki wieloowocowy po 5,99 na promocji. Dalej tutaj mam lody 1,5-litrowe opakowanie o smaku śmietankowym i bakaliami, moje ulubione, po 10,99 na promocji. Dalej tutaj sobie chłopcy wzięli jakiś hamburger w bułce wieprzowy. No, chcieli to wzięli. I za ten hamburger dałam 6,59.
za takie podwójne. Dalej tutaj dwa batony Papita o smaku kokosowym. I te batony były po złoty 23 za sztukę. Tutaj takie dwie mleczne kanapki w czekoladzie śmietankowe po 2,79 za sztukę. Tutaj wziąłam twaróg z Krasnego Stawu. Nie, to ponad kilogram. Na promocji był po 11,99 za kilogram. I ja za ten ser dałam konkretnie 12,63. I tutaj mam takie dwa podgrzewacze, takie tea lighty po 6 sztuk w opakowaniu. Jeden o zapachu bzu, przepiękny zapach, przecudowny. A drugi taki delikatny, pisze Wielkanoc, zielone. I za jeden takie opakowanie złoty 99, także 2 złote za 6 takich tea lightów, no to wzięłam. No i mleko oczywiście w butelce 3,2% krasula po 3,19 za butelkę. Także tak wyglądają tutaj zakupy dzisiejsze. Napiszcie mi w komentarzu, czy widać tą kwotę. A tymczasem ja życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć!